postanowiłem być bardzo kontrowersyjny i przedstawić moje przemyślenia na bardzo kontrowersyjny temat. Kochani, chcę wam powiedzieć, że aż ciężko mi to przechodzi przez gardło. Doszedłem do wniosku, że pornografia dla faceta jest prawie, uwaga, prawie, drogie panie, żeby się tak od razu nie zaprotestowały, jest prawie tym samym, czym pokaz mody dla kobiety. Teraz wyjaśniam, udowadniam, że moje przemyślenie jest bardzo głębokie. Pokaz mody dla kobiety to jest coś takiego, że ona ogląda, zachwyca się, podnieca się, chętnie by to miała, ale nie kupi. I podobnie jest z pornografią. Facet ogląda, zachwyca cię, podnieca się, chętnie by spróbował, ale się nie odważy. I dlatego, drogie panie, informuję was. Jeżeli patrzysz z zachwytem na jakąś przecudną kreację, którą właśnie przedstawiają w telewizji lub w czasopismach, w tak zwanych świerszczykach dla kobiet, czyli w magazynach mody, i oglądasz to z zachwytem, to wcale nie znaczy, że po pierwsze ty to kupisz, po drugie, że ty to włożysz, a po trzecie, że to będzie na ciebie pasować. Po prostu jest to twoja gra wyobraźni. Ty w tym momencie, kiedy patrzysz na taką kreację, na taką stylówkę, to masz makówkę wypełnioną marzeniami, wyobrażeniami i to ci ułatwia potem wrócić do realu, do rzeczywistości, założyć płaszczyk, kapelusik i pójść w miasto. Natomiast facet od tysięcy, od dziesiątków tysięcy lat potrzebuje też potrzebuje takiej podniety dla umysłu, wyobrazić sobie, jakim on byłby wspaniałym, cudownym kochankiem. I dlatego, drogie panie, nie przekreślajcie tak pornografii od razu. Ta pornografia powoduje, że wasz facet od czasu do czasu wykrzesa z siebie jakąś iskierkę fantazji. No może nie dużą iskrę, ale iskierkę. No. Następnego dnia powie: Zosia, ale żeśmy się zabawili, no nie?